klienci ją przywitali, ucałowali, uściskali, także jest super. W klubie sobie robi ze znajomymi zdjęcia i tak dalej, także jest bardzo fajnie, jest git. A kiedy wraca do treningów u was? Tak, to chyba teraz będzie trochę przerwy. Teraz będzie przerwy, no nie wiem, to już teraz muszę sobie trochę odpocząć, bo miałem 5 ciężkich walk, także pewnie na razie wakacje teraz. Ale jest dynamik. Ale to uzupełnię pana, bo to się przecież nie bierze z niczego. Znalazłem w internecie zdjęcie, które pani prezydent zresztą później przysłała. Gdzie stoimy tutaj na dole, właśnie w tej czwórce jesteśmy. Wtedy w związku ze zdobyciem kwalifikacji olimpijską. No i właściwie można było powiedzieć, przed, potem, jak pani mówiła, przy swoim billboardzie miała drugie zdjęcie, to trzecie z medalem dopełnia reszty. Ale ta praca wykonywana w klubie z trenerem, z opiekunami, to powoduje, że później ten sukces jest możliwy. Też cecha charakteru chyba, tego trzeba też zacząć, bo to wyraźnie trzeba podkreślić, że ten sukces jest niebywały nie tylko w tym wymiarze sportowym, ale też w pewnej psychologii społecznej, bo takiej radości w trakcie tak walk, jaką obserwowaliśmy, to rzeczywiście rzadko się do tej pory spotykało. I pewnie się zamienimy, ponieważ ja zakładam, że państwo macie bardzo dużo pytań dla Julii, więc my kończymy. A ja bym chciała podziękować pani prezydent Maskotko za dzień. Wielkie dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz na pewno troszkę odpoczynku, ale zanim ten odpoczynek, na pewno media, różne spotkania, więc teraz napięte bardzo grafiki. Jakieś ewentualną obronę medalu, bo patrząc na to, jak już pojawiają się nie media, ale że boksu może w ogóle nie być w Los Angeles, właśnie przez takie sędziowanie nie do końca sprawiedliwe i nie do końca jesteśmy w stanie wyważyć tę dyscyplinę. Jak ty oceniasz swoje szanse, jak to widzisz? Musimy poczekać na decyzję, ale na pewno boks olimpijski zostanie na igrzyskach. W Los Angeles daje 80%, że będzie. Są małe zamieszania, ale tak było mówione z zapasów, że też nie będzie na igrzyskach olimpijskich, a były, więc boks jest od wielu lat, więc na pewno nie zniknie. Zdradzisz, czy chciałaś, żeby rodzice pojawili się na finale? Czy był w ogóle taki pomysł? Ktoś składał taką propozycję? Może jakiś związek proponował pomoc? Jak to wyglądało? Nie chciałam. Chciałam się skupić sama na sobie. Odcięłam się od internetu, od wszystkich osób. Tak naprawdę skupiłam się na igrzyskach sama na sobie. A powiedz, jak wyglądało w skrócie to wsparcie z ministerstwa, z PKOL-u, ze związku? Możesz się zdradzić? Na pewno nie miałam na co narzekać, zadbali o nas. Kurczę, ciężko tutaj powiedzieć, ale naprawdę nie mam tutaj na co narzekać. Luka, jeden z twoich trenerów, powiedział, że przełomowa, no pierwsza walka, to jest niezłe. No, czy ty też tak to odbierasz, że ta pierwsza walka sprawiła, że poczułaś się mocno? Tak, bardzo mocny pierwszy pojedynek na wstępie. Niby przeciwniczka troszkę słabsza od reszty rankingowo, a naprawdę bardzo duży opór mi postawiła, a tym bardziej ja jestem osobą turniejową, że z walki na walkę się rozkręcam, więc naprawdę wiedziałam, że jak tą walkę wygram, pójdzie troszkę z górki, a tym bardziej, że forma moja jeszcze rosła z walki na walkę, więc tutaj forma rosła, więc dalej wszystko było perfekcyjnie. Co było między walkami? Czym się zajmowałaś? Był czas na to, żeby trochę oderwać się od boksu w ogóle? Szczerze, ja tam na boksie się za bardzo nie skupiałam, nie myślałam, nie oglądałam pojedynków. Spędzałam czas ze sztabem, to w wiosce mieliśmy naszą strefę, misję Polski. Tam razem oglądaliśmy inne dyscypliny, kibicowaliśmy, rozmawialiśmy dużo. Poza wioską, powiem szczerze, raz wyszłam tak naprawdę pozwiedzać coś na 2 godzinki, więc nie opuszczałam za bardzo wioski. Co udało się zobaczyć? Byłam pod wieżą i w domu polskim. Panie prezydencie, czy w związku z tym, że mamy tyle medali, to miasto planuje jakąś imprezę taką, żeby kibice mogli przyjść i podziękować Julce, Oli, Fredo, Lono, taką, żeby większa grupa kibiców mogła wziąć udział w tego rodzaju imprezie?
Jak najbardziej poczekajmy na powrót wszystkich z wakacji, bo to jest jakby chyba najważniejsze, a potem będzie wiele okazji, żeby tu spotykać się i promować sport i promować przede wszystkim te nasze programy adresowane do ludzi młodych. Ta promocja, którą otrzymaliśmy od naszych medalistek, tak naprawdę jest bezcenna, dlatego że dla tych, do których adresujemy nasze programy, to docierają te zwycięstwa i te emocje, i ta radość, więc łatwiej będzie przekonywać naszych młodych mieszkańców do tego, żeby sport uprawiać. A wykorzystamy i panią, i drugą naszą medalistkę, jak również za chwilę naszego wybitnego siatkarza do tego, żeby przyciągać do sportu młodych ludzi skutecznie. A czy myślisz, że ten sukces przełoży się właśnie na zainteresowanie boksem kobiecym, ale takim amatorskim wśród właśnie kobiet? Czy to jednak taki sport, gdzie same chęci i to, że ktoś obejrzy jedną, drugą walkę, to za mało? Myślę, że na pewno bardzo dużo osób zainteresował boks, nawet nie boks kobiecy. Mam nadzieję, że boks olimpijski odrodzi się, powstanie znowu i będziemy na samym szczycie, tak jak to było za kilkanaście lat temu. Boks był bardzo mocną dyscypliną. Mam nadzieję, że boks teraz się odbuduje, będzie duże zainteresowanie, choć jest bardzo duży odbiór, więc się niezmiernie cieszę i zachęcimy wszystkich młode osoby, jak i starsze do aktywności i spróbowania tego sportu pięknego. Dużo było telefonów, żeby się do Ciebie do grupy zapisać, czy dziecko w zasadzie zapisać do Ciebie do grupy? Kurczę, telefonów mam dużo, ale tutaj bardziej do klubu są kierowane takie telefony, SMS-y, tutaj nie do mnie. Julia, jak odnajdujesz się w nowej rzeczywistości? Bo wiadomo, że sport, walki, no to jest stres, ale to takie ogromne zainteresowanie, to dopiero zaczęło się po Twoim sukcesie, bo i teraz jesteś na świeczniku, jak się odnajdujesz w tej roli. Stres, walki? To nie, tutaj luzik był, pełna zabawa. Powiem, na razie się dobrze odnajduję, jest naprawdę ciężko, bo spotkanie ze spotkania, ale bardzo się cieszę, że jest właśnie taki duży odbiór i zainteresowanie moją osobą. A odczuwałaś to wsparcie płynące z kraju, z igrzysk? Tak, bardzo mocno, tak jak i na trybunach, jak i odbiór w Polsce mojej osoby i te wsparcie, więc bardzo dziękuję fanom. My się kiedyś umawiałyśmy na tym spotkaniu na wspólny trening, ale ja myślę, że teraz, drodzy Państwo, to dziś za dwa lata to dojdzie do skutku. No. Rękawice już mam. Tak, rękawice. Nigdy nie jest za późno, trzeba jak się. Rękawice już mam, teraz tylko musimy się umówić. Tak. Szczękę dobrą. Tak. Nie, no jak ja to jestem, jak już szczękę. Do pana prezesa Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego. Bo mówi się, że będzie w Lublinie jeszcze jesienią gala Suzuki Boxing Night, w której Julka ma szansę powalczyć. Wie pan coś już na ten temat? Czy na razie to trzeba traktować jako no jeszcze nic zobowiązującego? Dzień dobry, drodzy Państwo. Jak najbardziej w planach jest, tyle że jeżeli chodzi o szczegóły, to musicie poczekać z tą informacją. Niemniej będziemy planowali też kilka lokalnych naszych wojewódzkich gal, więc zapraszam serdecznie. Świetna metoda na promocję boksu, sportu, aktywności fizycznej. Medialnie staramy się je szeroko reklamować, więc śledźcie media, a w kwestii Suzuki Boxing Night myślę, że i TVP będzie informowało i w zasadzie wszelkie media lokalne. Bardzo dziękuję. Na pewno odbędą się tutaj gale dla Suzuki Boxing Night, na pewno na której z nich zawalczę, zaprezentuję się. Jeszcze nieznany jest dokładny termin, nieznane są informacje, ale wiem, że w najbliższym czasie się pojawi gala. Chyba Globus coś czuje, musimy zapewnić trybuny. Ile pana kosztowało to treningów też jako liderów przede wszystkim? Pana trybunach tak. Widzieliśmy wszyscy. Jak pan tak, ja też widzę w lustrze, jak staję w lustrze, to widzę te swoje włosy, tak, srebrne. A odnośnie koloru, to tak powiem, że jak taką dygresję, to ten medal, co Julcia tam przywiozła. I tak mówię Julce dzisiaj, mówię Julka, ja ten medal widziałem, a złotego nie widziałem tam, mówię, tylko ten twój najbardziej świecił na szyi, na twojej szyi. A wracając do pytania tak szybciutko. Drodzy Państwo, ja tak szybko powiem, cały splendor trzeba zrzucić na trenera kadry, bo to on zrobił największą robotę z Julką.
Jak przyjąłem klub, to Julka już była w kadrze. Jak przyjąłem klub Paco. Ale nie ukrywam, bo zawsze dla Julki byłem wsparciem. Zawsze służyłem jej swoją pomocą, radą. I cały czas byłem w kontakcie, w dobrych relacjach z trenerem kadry. Także żeśmy konsultowali wszelkie kroki Julki. I niekoniecznie te siwe włosy, które tutaj mam na głowie, tak, ten kolor srebrny, to jest po treningach, po jakiejś tam ciężkiej harowie, ciężkiej pracy, ale też sukces to nie tylko sala treningowa. Sukces to też jest i życie prywatne. I tutaj ja staram się być wsparciem jak największym dla Julki też oprócz tego treningu, oprócz sali treningowej, też poza salą treningową.